Zdrówko za to, że jesteś już tam, że Ja startujesz. herbatką, Ty tak. herbatką, czymś z magicznej Karafki. butelki, karafki. Tak, za gladiatora, za to, że w ogóle jesteś i masz szansę być reprezentantem możliwe Polski w Eurowizji. No, mam nadzieję, że tak Cheers będzie. to that. Zaczynając od początku, od tego, że w niedzielę preselekcje, że to w niedzielę będzie ten moment sprawdzenia się na scenie i szansy na to, żeby pojechać do Anglii na główny konkurs. No i słuchając utworów kontrkandydatów, pojawiają się u Ciebie takie myśli, ta piosenka jest może lepsza od mojej? Nie, raczej nie porównuję się chyba. Ja staram się z siebie dać 300%. I raczej skupiam się na tym, żeby mój ewentualny sukces polegał na tym, że ja zrobiłem to najlepiej jak mogłem, a nie zrobiłem to lepiej od kogoś. A słuchasz w ogóle tych piosenek już kandydatów, czy nie? Tak, niektóre mi siadły w głowie, tak, okay. Utkwiły, no. Czy ten mroczny styl, który reprezentujesz i który pewnie chcesz pokazać, może wystarczyć tych Polaków, którzy myślą tak, że coś jest czarne i coś jest białe. Jak ty byś chciał ich przekonać do siebie, aby właśnie na ciebie zagłosowali? Na razie wiele osób się już do mnie przekonało, całe szczęście, więc jeśli uda mi się przekonać jeszcze więcej osób, no to super, ale na siłę niczego nie zrobię, nie zmienię nikogo, okay, niczyjej opinii na siłę. To jak mówisz, opowiadasz o tym, to ja czuję, że nie ma w tobie ciśnienia. Że ty jesteś tak zrelaksowany, że ty podchodzisz do tego... Tylko na wierzchu chyba. Tak, tylko na wierzchu. Znaczy, no wiadomo, bo jest presja, jest stres. Chciałbym, żeby ten występ niedzielny był jak najlepszy. Wiadomo, że mieliśmy mało czasu, bo to jest tylko 10 dni, żeby się przygotować. Ale też podchodzę do tego tak, że jeśli chodzi o sam występ, no to jakby też mam tego świadomość i mam nadzieję, że ludzie też będą mieli tego świadomość, że to, co zaprezentuję teraz w niedzielę, To nie jest jakby wszystko, na co mnie stać, tak? Bo to jest coś, co przygotowaliśmy w 10 dni, więc jeśli będzie ewentualna już szansa na pojechanie do Liverpoolu, no to na pewno będzie to 300% tego, co będzie w niedzielę, tak? Teraz w niedzielę zaprezentuję możliwości i to, co jestem w stanie zrobić, a to będzie taka baza. A jeśli już ewentualnie miałbym jechać do Liverpoolu, no to będzie dużo więcej tego. Więc chyba jestem spokojny, przygotowuję to po prostu na co teraz mnie stać. Fajnie, że masz ten luz już dziś, bo to masz dobrą piosenkę, obronisz się wokalnie na żywo. Więc w sumie jest to. I jeżeli nie dołożysz sobie tego takiego stresu, który tak. będzie cię w dół wbijał, bo wiadomo, stres jest potrzebny. Ale motywujący. Tak, właśnie. No ja mam bardziej ten motywujący. Zanim podjąłem tę decyzję, że zgłaszam się na Eurowizję i że robimy to, to bardzo długo się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że to wszystko, co się dzieje, no wiadomo, że nie spodziewałem się, że to będzie aż taka skala tego. Jeszcze taki duży ruch się wokół mnie zrobi, ale zakładałem to, przemyślałem wszystko po prostu zanim do tego dołączyłem, więc chyba na wszystko byłem trochę przygotowany, dlatego nic mnie też nie zaskoczyło, dobrze to sobie wszystko przemyślałem. Tak, to też był bardzo fajny sprawdzian dla tych Twoich fanów, których okazało się jest niezliczona ilość, że po prostu to jest wielkie boom. Ja mam wrażenie, że Twój fan klub już liczy, nie wiem, ze 100 tysięcy osób co najmniej. To jest też niesamowite. I Tobie jako młodemu artyście, który dziś będzie startował w konkursie, to chyba otwiera też bardzo, dodaje takich skrzydeł, co? Tak, no to jest super, na cały jakby, no ja to mówiłem już, że się zgłosiłem do Eurowizji, tak? Dzięki temu, że ludzie mnie namawiali i mówili, że chcieliby to zobaczyć na Eurowizji. Wreszcie powstają memy ze mną, ja się tego cieszę niesamowicie. Tak, no jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Jeszcze ci wszyscy fani z takim dużym szacunkiem też do mnie podchodzą. Mam wrażenie, że to jest no, bardzo, bardzo, bardzo fajnie mieć takie wsparcie. Ja sobie spisałem kilka komentarzy w internecie, a naprawdę jest tych komentarzy w internecie tyle. No. Ten człowiek musi reprezentować nas na Eurowizji. Po świetnym Ochmanie pora na kolejną perełkę. Ten utwór i teledysk to taka magia. Chyba się popłacze, jak ta piosenka nie pojedzie na Eurowizję. No jak się dostanie, to też się popłacze, ale ze szczęścia. No to jest niesamowite. No tak, to jest... No dużo, dużo to emocji. Dużo, dużo. To emocji dużo. I to, wiesz, i tych komentarzy jest w wielu miejscach. Po prostu twoi fani robią świetną też robotę, bo... Tak, oni robią niesamowitą robotę. Właśnie o to chodzi, że to jest...
te, jak widzę czasem, jak oni też odpowiadają ludziom, na przykład ktoś, jak to, nie wiem, te reakcje na YouTubie, ludzie reagują na Gladiatora i widzę, że ludzie na przykład pytają w komentarzach, nie wiem, a kto to jest? Albo nie wiem, ktoś reaguje na YouTubie właśnie na Gladiatora i w komentarzach już są moi fani, którzy tłumaczą, że ja sam napisałem muzykę, sam napisałem tekst, że teledysk to moja wizja. Bardzo dbają też o to, żeby mnie ludzie poznali i żeby mnie docenili. To jest, no, to jest jakby, nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć. Naprawdę mieć takich, takich ludzi za sobą, to jest, no, to jest skarb. Czy to jest ten moment, kiedy ty możesz mówić o tym, że ty spełniasz swoje marzenia, czy jak na razie marzenia twoich fanów? No, spełniam swoje marzenia, spełniając, mam nadzieję, marzenia swoich fanów. Ale tak, ty mam takie właśnie... Mam teraz takie poczucie, że to jest to, że właśnie wreszcie dzieje się coś, co chciałem robić zawsze, nie? Że ten performance właśnie przygotowuję teraz na niedzielę, chodzę na te próby, przygotowuję to wszystko, jak to wizualnie będzie wyglądać. Czuję, że to jest ten moment, kiedy już spełniają się właśnie jakieś moje marzenia. Czy jako mały chłopiec zakładam, że oglądałeś Eurowizję? Tak, nie pamiętam, ale ostatnio się wkręciłem faktycznie trochę. Oglądając, wyobrażałeś sobie, że to właśnie... Ty możesz tam stanąć? Tak, czasami się zastanawiałem, że kurczę, no można by spróbować, ale właśnie cieszę się, że nie podszedłem do tego tak, że okej, dobra, zgłaszam się teraz, to teraz piszę kawałek na Eurowizję i wysyłam, tylko że to wyszło trochę na odwrót organicznie. Nagły wzrost popularności przez te 10 dni w stosunku do twojej osoby widać w internecie i myślę, że już nie tylko w internecie, bo też pojawiasz się w klasycznych mediach. I jest to twój autorski numer wydany w zeszłym roku. Jesteś na playliście Viral Top 50 na Spotify. W ogóle to jest... Ja wczoraj patrzyłem wieczorem 35 miejsce. To jest super. Prawie 500 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Tak. Pisząc ten utwór miałeś taką nadzieję, że ten utwór ma szansę być przebojem? Ja ogólnie tworzę muzykę, której chciałbym słuchać i staram się tworzyć muzykę taką, której no, chciałbym posłuchać. I do Gladiatora inspiracją też dużą, pamiętam, że słuchałem wtedy właśnie dużo Lady Gagi, Kanye'ego Westa i chciałem stworzyć taki właśnie, jak to się mówi, banger. No i mam nadzieję, że właśnie taki on jest. No. Widać nagłówki artykułów i to naprawdę jest ich dużo. Kim jest faworyt preselekcji? Kim jest odkrycie polskiej sceny? I jak ty dajesz sobie radę w tych blaskach już reflektorów, że wyobrażałeś sobie, że to będzie i będąc dzisiaj, chodząc na wywiady, powiedziałeś, że jesteś już po dwóch wywiadach. Czy łatwo się w tym odnaleźć? No skala tego, no to faktycznie trochę jest większa niż się spodziewałem, ale tak, raczej byłem przygotowany na to, że jak biorę udział w czymś tak wielkim jak Eurowizja, czy na razie preselekcję do niej, no to muszę się liczyć z tym, że zrobi się jakiś ruch, więc raczej byłem przygotowany na wszystko. Powiedz mi, co zobaczymy w niedzielę? Powiedziałeś, że coś tam szykujecie, że to jest na razie tylko fragment tego, co ty dopiero możesz pokazać. Nie będzie statycznie. Mam nadzieję, że klimat będzie trochę zachowany z klipu, w sensie no, podobny vibe. Może powiedz, że ubrudzisz się w tym błocie. Nic nie mówię. Czy wiesz, jakieś będą podnoszenia. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe też dla oka, bo o tym trzeba pamiętać, że Eurowizja jest piosenka piosenką, ale o tym, że ludzie czekają na show, na to, żeby coś się działo, jest istotne i nie można o tym zapomnieć. Tym bardziej, że masz utwór, który ma do tego wielkie, wielkie dyspozycje. Dziękuję. No mam nadzieję, że się ludzie nie zawiodą. Pozostaje mi tylko trzymać za ciebie kciuki. Dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się jeszcze spotkać, kiedy te emocje są w tym fajnym punkcie, bo to wszystko narasta. I podoba mi się to, że czujesz zabawę i to jest dla mnie najważniejsze. To jest dla mnie podsumowanie tego wywiadu. Też byłem ciekaw, czy jesteś spięty, czy czujesz się jako bardzo młody artysta wśród, nie wiem, Nataszy, Alicji Szemplińskiej. A ty właściwie traktujesz to jako dobrą zabawę i życzę wszystkim, żeby wszystko tak traktowali. Tak. Żeby ludzie się po prostu bawili. Tym, co robią. Tym, co robią. Tak, no mi się wydaje, że jeśli, że tak powiem, wiesz, co robisz i wiesz, co chcesz robić, to wszystko przychodzi na spokojnie. W niedzielę głosujemy numer 8. Tak. Dzięki bardzo i życzę ci powodzenia.